Witam widza bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić resztę kebabów w Berlinie. Oczywiście wszystkich nie będziemy jeść, bo nie damy rady. Ale wybrałem trzy. Jeden to jest z polecenia ludzi, którzy nas spotkali pod Mustafą. Jak jedliśmy Mustafę, tego najlepszego, wiecie o co chodzi. No a dwa kolejne to są tak naprawdę wybrane przeze mnie według Google'a takie dosyć mocno popularne miejsca. Dużo jest tam ocen, oceny są dobre. Porównamy je sobie do tego Mustafy tak naprawdę, który jest najbardziej wyhypowany. Zobaczymy sobie, czy warto stać do Mustafy w kolejce, czy inne kebaby również są tutaj bardzo smaczne. Muszę kamerą to kliknąć. Pierwszy kebab, do którego jedziemy, jest to Seven Days Berlin Kebab. Tam jest podobno jakiś kebab zalany cheddarem. A ja czekoladą bym zjadł takiego. Czekolada? Tylko ja nie wiem w sumie, czy jest sens brać takiego kebaba, wiesz, zalanego serem, no bo wiadomo, że będzie dobry. Ja bym chyba w te klasyczne pozycje poszedł. Siemanko, widzowie! Tak jak mówiłem, pierwszy kebab, którego będziemy próbować, jest to Seven Days. Poleciła nam go para, która zauważyła nas, jak jedliśmy Mustafę. Powiedzieli, że Mustafa jest okej, ale Seven Days zdecydowanie lepszy. 640 opinii na Google i średnia 4,7 gwiazdki. Myślę, że to mówi samo za siebie. Nie ma tych opinii jakoś dużo, co prawda, no w porównaniu do Mustafy to jakby w ogóle ich nie było. Tam było ponad 16 koła opinii, nie? Muszę zadać to pytanie. Głodny? Głodny. Jest nasza ulubiona godzina. Godzina 13.30, proszę Państwa. Czas na jakieś śniadanko, a że jesteśmy chyba bożercami. Zapraszam. Halo. Ale soczyste, co? Wszystkie te mięso są takie soczyste. Fajnie to mięso wygląda. Mają tutaj 9 sosów, ja po prostu powiedziałem, żeby ten z wołowiną był na ostro, a kurczakowy, żeby był taki średni sos. Ale niesamowicie świeże warzywa. Świeżutko, co? To gemüse to są w ogóle po prostu te warzywa, się okazuje. Też to wywnioskowałem, wiesz? Trzeba trochę języki ogólnie podszkolić. Bro, best kebab for 7 days, yeah? Thank you. That's for your free? It's Chris pudding. Okej. Okay. Chris pudding is very, very good sweet. Dostaliśmy za friko deserki, jakiś pudding. Tutaj oni mają strasznie, moim zdaniem, ostre te sosy i jakbyś wziął takiego spicy, to byłoby ciężko. Ale wygląda ten kebab pięknie. Niesamowicie, co? No. Zamówiłem dwa kebabiki. For free, for you. Oh, thank you very much. Bardzo mili w ogóle, dali nam puddingi dwa za darmo, bo zobaczyli chyba kamerę i teraz jeszcze pan przyniósł nam dwa ajrany, też powiedział for free, także super, widać, że po prostu się starają, ja podejrzewam, że to jest nowy lokal, wiesz. Ale też nie boją się kamery, bo wiesz, nagrywam go i on do kamery specjalnie wszystko robi. Tak, super podejście do kamery tutaj, proszę nawet nie gadać, że to może być jakiś film sponsorowany czy coś takiego, nikt tutaj nas nie zna w Berlinie. Zamówiłem dwa kebaby w bułce, jeden jest z wołowiną, drugi jest z kurczakiem, 7,50 euro, 6,50 euro, puddingi mamy w gratisie, zaraz sobie będziemy wszystko próbować. A, w ogóle z tymi sosami, 9 sosów mają tutaj. Na początku tam trochę nie zrozumiałem, ale no wzięliśmy tak naprawdę chyba wszystkie sosy i do jednego i do drugiego kebaba. To co mi się tu bardzo podoba, to to, że jest bardzo dużo tych warzyw. Tak, grillowane, to jeszcze dodatkowo świeże, nie? Sałata, kukurydza, pomidor, jakaś tutaj rukola chyba nawet jest. 6 chyba sosów nam lał, nie? Na te kebaby. Tak, no. 6 albo 8. Jeden chyba ominął tylko. 6 chyba. 6 sosów różnych tutaj, jakieś były awokado, jakiś kremowy, jakiś ostry. Hummus. Hummusa też nam tutaj posmarował, no. Mamy tutaj nawet chipsy, słuchajcie. Właśnie jestem ciekaw, też chcę tego spróbuję. Dobra. Jest tutaj mnóstwo warzyw, no i oczywiście ta feta tutaj. Jeśli chodzi o tego ziemniaczka, którego spróbowałem, no niestety muszę powiedzieć, że w Mustafie on był bardziej wilgotny, nie? Tak. Ten jest taki trochę wysuszony, jakby już leżał. Mięso jest smaczne, jest fajnie doprawione, ale mam wrażenie, że również jest trochę bardziej suche. Nie wiem, czy skubnąłeś, czy nie? Nie, mięsa jeszcze nie jadłem. Wydaje mi się, że jest po prostu mocniej podpieczone. No na pewno, bo tam nie ma czasu, nie? Nawet jeśli chodzi o Mustafę, żeby się to mięso jakkolwiek mocniej przypiekło. Naprawdę dobry, smaczny jest ten kurczak, ale jednak tam to mięso było takie delikatne w konsystencji, wiesz, ono się rozpływało pod zębem, ono się łamało, było aż kruchutkie, nie? Tutaj trochę musisz to jednak pomielić. No jest trochę sucho po prostu. Oni w ogóle tutaj tak trochę dziwnie się patrzą na ludzi, którzy chcą widelec. W Mustafie w ogóle powiedzieli, że nie mają widelca i tak się tylko uśmiechnął do mnie. Więc wjadę po prostu poczuć tutaj całą gamę tych smaków, tych wszystkich warzyw, mięska, sosów. Super te sosy na mnie zrobiły wrażenie, powiem ci, tyle sosów. I to wszystko domowe, nie? Nie masz jak w Polsce, byś poszedł na kebaba? Faneksa dają. Faneksik, albo jakiś tysiąc wysu, albo inny Americano. Przepyszny jest ten sos. Nie wiem, który teraz trafiłem,
ale ja jestem z tych osób, które lubią ogólnie słodkie kebaby. Nie wiem, czy ty też tak masz, że lubisz trochę tej słodkości tam. Odrobinę, no. Odrobinka, nie? Tutaj jest jej dużo więcej niż w Mustafie. W Mustafie w ogóle chyba nic tam nie było słodkiego, nie? Tutaj czuć, ten jeden sosik, który właśnie trafiłem, jest słodki. Fajne to jest. Tak ci zazdroszczę, nigdy ci tak niczego nie zazdrościłem. Powiem wam, że wnioski, które tutaj mi się nasuwają same, są takie, że Mustafa, no bo będziemy raczej porównywać do Mustafy, nie? Trochę. No tak, z siłą rzeczy trzeba. Po to go też zjedliśmy jako pierwszego, tak, nie? Mustafa był taki bardziej, jak masz FS-a w Polsce i masz Sapko w Polsce, nie? No. To jest ta różnica tutaj. Tu są po prostu te sosy bardziej takie europejskie, bym powiedział. Bardziej polskie w zasadzie. Czuć tutaj trochę tego majoneziku, jest ich więcej, jest więcej smaków. Jest taki bardziej doładowany po prostu. Tam była prostota, przede wszystkim bardzo dobre mięso. Tutaj to mięso jest niestety gorsze, muszę to powiedzieć. Jest ogólnie bardzo dobre, oceniam go szczerze na... Czy dałbyś mi Mustafę, czy dałbyś mi tego, byłbym bardzo zadowolony. Tutaj niestety konsystencja tego mięsa jest po prostu bardziej sucha, ale jest za to więcej sosów, więc macie tą równowagę. Bardzo smaczny kebab. Ogólnie poziom jest i tak wysoki według mnie. Mega wysoki. No. Zdziwiłem się aż, ale tak rzeczywiście ten kurczaczek na chrupko jest, bym powiedział. Bardzo, jest przypieczony. Mi to pasuje ogólnie, ale wiem, że ktoś by zjadł, powiedział, o suche, wiesz no. Co chodzi. Ale no dlatego mamy tutaj 6 sosów, nie? Które są naprawdę domowe. Jestem pod mega wrażeniem naprawdę berlińskich kebabów. Myślę, że... no wydaje mi się, że zjadają tureckie kebaby. Przynajmniej te, które jadłem w Turcji, to jest dużo lepsze, nie? Ta wołowina jest idealnie zrobiona, stary. Jest tak przypieczona, chrupie. Jest miękka, ale brzegi chrupią, wiesz co chodzi? No. Jest naprawdę przepyszne to mięso. Następnym razem po prostu myślę, że wziąłbym mieszane. I byłoby stos. Przepychotka. Muela. Bardzo dobrze doprawione. Niczego tu nie brakuje. Te sosy domowe mnie tak urzekły. Warzyw mega dużo. Super to jest. Rozpłynąć się można, naprawdę. I zobacz, że nikt tutaj kapusty zwykłej nie używa. No. Mustafa dostał 9, nie? No. Tej wołowince daje również 9. A jakby tu była mieszana, myślę, że dałbym takie 9,2. Bez kitu jest przepyszny ten kebab. Warto zwrócić uwagę, myślę, na to jeszcze, że jest bardzo dużo tutaj tych warzyw w tej bułce, ale mięsa również. Nie ma tak, że dają ci, wiesz, to jest pół na pół, mi się wydaje. Proporcja jest super. Nie wiem, ile taki kebab może mieć kalorii, ale jak to się je, to macie wrażenie, że jecie coś po prostu bardziej jakościowego. Ja teraz porównuję trochę do Rzeszowa, no bo jesteśmy świeżo po Rzeszowie. Nagrywaliśmy tam filmy i tak dalej. Poziom jest... Tu jest Rzeszów, nie? Tu jest Rzeszów. Berlin jest gdzieś tu teraz. Mwala! Przepyszne. Wołowinka na pierwszy rzut. Czekaj sobie tylko, ajranik odpalę. No ja ci odpalę. To weź odpal. Ja właśnie zaraz, bo nie chcę na pusty żołądek od razu ajranu ładować. Dzięki. No, 5 na 10. To ci niby smakuje, tak? Lipa, nie? Fantastyczne. Jakiś taki poczułem sos owocowy, nie pomarańczowy. Nie określę wam bliżej tego smaku. Tam pewnie było napisane. Ale taki fajny owocowy smak jakiś się rozszedł. Ja uwielbiam właśnie kebaby, w których są świeże warzywa. Nie ta kapusta i tylko kapucha i mięcho. To jest fatalne. Brzuch tak boli potem. A tutaj mamy dużą porcję mięsa. Fajne sosy, warzywka. Kurczę, jak to wygląda, człowieku. Fajne to mięso jest wilgotne. Wiecie, jak spacerowaliśmy sobie już trochę tymi ulicami Berlina, to tak zaglądaliśmy trochę do tych kebabów i w każdym tym kebabie jest mega soczyste mięso. One są aż takie wilgotne. Mają tutaj naprawdę jakąś dobrą recepturę. To jest normalnie według mnie po prostu 100% mięso, wiesz, w płatach i tyle. Tu nie ma mowy o jakimś wypełniaczu, tu nie ma mowy o jakiejś mielonce, tu po prostu jesz mięso, nie? Fajnie przyprawione, fajnie przypieczone mięso. O to chodzi. Rzeszów, wstydziłbyś się naprawdę, Rzeszów. Teraz kurczaczek, ale Rzeszów, nie będziemy w ogóle nawet poruszać tego tematu może. Szczerze mówiąc, w Polsce często jak zamawiacie kebaba, to po zjedzeniu go jest takie wrażenie, o, zjadłem fast fooda i tak dalej, nie? Tutaj kompletnie tego nie mam. Taka bułeczka, jakbym sobie w piekarni kupił, dobre jakościowe mięso, warzywa, no i jakieś tam sosy. Ale z sosów to tu mamy jakąś pastę z guacamole, hummus. To jest wszystko nadal zdrowe, nie? Podejrzewam, że nie ma tu takiego zatuszenia po tym kebabie, że zjadasz go i się nie możesz ruszać, bo ci tłuszcz normalnie do mózgu uderzył. Pamiętacie, jak w Rzeszowie zamówiliśmy, chyba w Darze był? Nie, w Dersimie. No nieważne, w którymś z tych kebabów w Rzeszowie była kukurydza. Tak z dupy, totalnie z dupy dodana. Tutaj nawet nie gadamy, nie dziwimy się, jak widzimy kukurydzę, bo jest tu tyle warzyw, że... Tu jest wszystko po prostu, nie? Cały bukiet warzywny. Tutaj dopasuje, ale jak macie kebaba z kapuchą i po prostu z majonezem i rzucone trochę kukurydzy, to trochę się krzywiliśmy, nie? Fantastyczne. Jak dałeś tam 9, ja też tu daję 9. Naprawdę
mega mocne miejsce z bardzo dobrym mięchem przede wszystkim, no i świeżymi warzywami. Nie wiem, czy to nas tak ugościli. Nie, no co ty, no. Czy w sensie chodzi o te dodatki mi tutaj, nie? Ten deserek, ajranik? Jeśli chodzi o deser i ajran za darmo, to na 100% zobaczyli kamerę i po prostu chcieli fajnie wypaść na filmie, nie? To na pewno. Mustafa dostał ode mnie 9 na 10, tutaj daje takie 9,2 ze względu na to, że jest również wołowina, którą uwielbiam w kebabie. Gdybyśmy wzięli tutaj kebab mieszany, no to jest 9,2 po prostu. Bardzo smaczny kebab. Super sosy, przede wszystkim domowe sosy, mięsko dobrej jakości, fajnie przypieczone. Jedynie ten kurczak jest trochę bardziej suchy niż w Mustafie. Ale podejrzewam, że to jest kwestia po prostu tego, że tam szybciej został ścięty, nie? I tyle, żeby nie był aż tak przypieczony. Nie mogę się doczekać już następnego miejsca, bo podejrzewam, że będziemy jeść tutaj tylko pyszne kebaby. Mam taką nadzieję przynajmniej. Też mam taką nadzieję. I powiem wam, że końcówka tej bułki tutaj... Sosiki. ...jest tak wilgotna, tak to się wszystko tutaj ładnie połączyło. Niesamowite, jestem w niebo wzięty. Takie śniadania mogłem sobie tylko wyśnić. Mówisz, że w tej końcóweczce jest najlepiej? Najlepiej. Mistrzostwo, serio. Voilà, jestem zachwycony tym kebabem wręcz. Pyszny. Zostaliśmy poczęstowani jeszcze gratisowym puddingiem. Dobry. Bardzo smaczny deserek. Powiem wam, że jestem naprawdę zachwycony tym miejscem. Super ludzie przede wszystkim, bo często jest tak, że widzą nas z tą kamerą i albo mówią, że no, albo że, no nie wiem, albo po prostu da się odczuć, że nie chcą ludzi z kamerą w swoim lokalu. Wtedy są tak naprawdę dwie opcje. Albo chcą coś ukryć, albo nie są pewni swojego, nie wiem, mięsa, czy tam po prostu jakości swoich dań, albo po prostu nie chcą, żeby ich wizerunek znalazł się w internecie. Ale... Czyli są trzy opcje w sumie. No tak, trzy opcje. Ale jak będziecie mieć opcję być w Berlinie i opcję będziecie mieć zjeść kebaba, to rozważyłbym tą opcję tutaj. Bardzo dobre i bez kolejki. Przyjemny, fajny, zrobiony, bez grudek, słodziutki. Bardziej mi smakuje ten deser niż to mochi na tym Thai Parku. Naprawdę. Tam coś było z tym ciastem ryżowym nie tak. Było go strasznie dużo i po przełknięciu taki się czułeś zalepiony od środka. Tu dziękujemy pięknie za deserek. Idę zapłacić. Ciekawe, czy weźmie ode mnie pieniądze. Coś do mnie mówił, ale nie rozumiem, oni tak dziwnie mówią. No ale dobra, spróbuję zapłacić. Czyli paszport youtubera znowu zadziałał, widzę. Tak, kolejny bonus youtuberski. Miało być 14 euro, ale jednak zapłaciliśmy 10 euro. Po prostu bardzo mili ludzie i wydaje mi się, że to jest też przez to, że wiesz, wszyscy tutaj Mustafa. Wiesz, co chodzi. No tak. A mi się wydaje, że to jest jakiś nowy lokal, bo ma bardzo mało opinii. Znaczy mało, no jak na Polskę to jest sporo, jak tutaj w porównaniu do Mustafy to jest prawie nic. Więc myślę, że po prostu się starają, wiesz, trafić do nowych osób i tak dalej. Kurczak kosztował 6,50 normalnie, nie dla youtuberów, tylko dla normalnych ludzi. I 7,50 kosztowała wołowina. Bardzo dobre kebaby, bardzo fajni ludzie. Super. Mule. Oni też chyba mieli takie inne podejście do życia. To właśnie byli ci ludzie zadowoleni, którzy ciągle jakby, wiecie, uśmiechają się i tak dalej. Bo dużo jest takich naburmuszonych ludzi w tych restauracjach i wtedy właśnie nie można nagrywać. A ci tacy pozytywni, nie? Dzień dobry. Wiesz co, też chodzi o to, że po prostu mogli być pewni swojego kebaba, nie? Dlatego tacy byli. Oczywiście, że tak. Teraz jedziemy do Rajam Gimus Kebab, chyba tak się nazywało. Bluziwo zarzucam, bo chłodnawo mnie. Ciągle na walizkach, żeby znaleźć dom. Baba G! Pochwal się, co odwaliłaś z parkingiem. Ja? No. Ja? No. To ty nie chciałeś 500 metrów przejść, tylko o, może będzie miejsce tam. Może będzie. Okazało się, że... No ale do brzegu. Kebab, do którego idziemy teraz, znajduje się po drugiej stronie ulicy tego, w którym byliśmy przed chwilą. Uważaj. No rzeczywiście, no kebab, do którego idziemy teraz, jest po drugiej stronie ulicy. Rujam, pewnie inaczej się to czyta. Rujam Gimus Kebab. Do tego miejsca idziemy teraz. Bardzo blisko tego poprzedniego, którego byliśmy. Sprawdzimy, zobaczymy, zjemy. Przetestujemy oczywiście, ale jestem pod wrażeniem poziomów tutaj naprawdę. Kebab jest tutaj mula. Tutaj, proszę państwa, już możemy zauważyć kolejkę, ponieważ to miejsce jest popularne, ma prawie 10 tysięcy opinii na Google. Jest, no jest, tak wiesz, jest hype'ik po prostu. Wydaje mi się, że tutaj też jest tylko kurczak, jak w Mustafie, ale nie jestem pewien. No zamawiamy znowu gimusy kebab, czyli bułeczkę. Jeśli będzie wołowina, no to zamówię też z wołowiną, tak? Tak. Pomieścisz? Mówiłem wam, że widzę wołowinę, ale po prostu tu się kręcą dwa kurczaki. Jeden jest ciemniejszy, bo już jest gotowy, jest już przypieczony, a drugi jest blady, więc po prostu myślałem, że to ciemniejsze to wołowina, ale jednak nie, jest tu tylko kurczak. Wezmę chyba jednego, czy masz jednego? Żeby znowu nie gadali, że cię głodzę, albo że dziaduję. Muzyczka tutaj gra, klimacik jest fajny. Wydaje mi się, że pewnie po Mustafie to jest takie tutaj top 2, jakby, jeśli chodzi o popularność, nie?
One gemus kebab. Oh, sorry, shit. What do you have here? Can I use? Oh! Jaki magi! One gemus kebab with mixed sauce. Sauce, everything, salad and cheese. Yeah, everything mixed. And this. Water! Stylowy kebabik, nie? Fajny klimacik, taki GTA trochę. Śpiewają, tańczą, bawią się, nawet widziałeś jaka jest reakcja na kamerę. Zazwyczaj w Polsce to się tak trochę chowamy z tą kamerą, nie? Jest tak, tutaj człowiek, bardzo przyjemnie, 6.30 kebabik. Zamówiłem klasyka, bo tutaj jest tylko z kurczakiem, tak jak wam mówiłem. I mogliście zobaczyć na przebitkach zapewne te artykuły tam, które wisiały na ścianach. Jest to szanowany tutaj dosyć mocno kebab, z tego co mogliśmy tam przeczytać. Znajduje się w top 5 kebabów w Berlinie. To co jedliśmy tego Mustafę i Seven Days'a. Podobne są te kebaby. Przede wszystkim jeden i drugi bardzo dobry. Myślę, że tutaj będzie co najmniej podobnie. Wygląda to jak na razie w ogóle lokalik jest najfajniejszy, nie? Sztuczka z lizaczkiem też była fajna. Mega dobra. Ta, w Mustafie też były dwa mięsa, jedno było, nie? Po tym kebabie udajemy się jeszcze do jednego miejsca. Jest to kebab z waszych poleceń, z mojego Instagrama. Już chyba zaczynam rozumieć, dlaczego w tym 7 Daysie, w którym byliśmy przed chwilą, dali nam zniżkę, dali nam ayran i dali nam puddingi za darmo. Patrzcie. Pokaż widzowie. Wiecie o co chodzi, tam jest pusto, tutaj jest tłum, nie? Po prostu się starają zdobyć nowych klientów chyba. Ciekawe, czy będzie tak dużo lepszy. Czy po prostu jest, wiesz, bardziej popularny. Kebab na kebabie, czy? Wypiłem pół litra naraz. Człowiek, jeszcze lepiej wygląda. Jak na razie chyba najbardziej taki rozczapiżony jest ten kebab, nie? Chodź, chodź. A bez widelca, nie wziąłeś? Nie ma widelca. Tu się nie je widelcem, wariacie. No wygląda to cudownie, no. Jest lepiej. Kebab to król street foodów, więc zjemy go po prostu na streetie. Co mogę wam powiedzieć, wygląda jak zwykle, jak w sumie jak każdy, którego jedliśmy w Berlinie. Wygląda obłędnie. Bardzo dużo warzyw, sporo mięsa. Tego sera tutaj jest chyba najwięcej. Tej fety tutaj jest chyba najwięcej. 6.30, nie wiem czy to nie był najtańszy w sumie. Drodzy widzowie, on już coś wie, ale zanim się z wami podzieli, zostawcie łapkę w górę. Obłęd. Obłęd. Jest lepszy niż tamten. Naprawdę jest obłędnie dobry. Jest dużo bardziej mokry niż tamte. Już na początku, przez te warzywa, że one są... Nie wiem, czy da się po prostu świeższe warzywa mieć. Wiesz o co chodzi? Są tak świeżutkie, jest tak wilgotne. Mięsko też jest dużo bardziej, wydaje mi się, że ten kurczak jest po prostu tłusty bardziej. Bo również jest przypieczony, ale jednak jest dużo bardziej soczysty niż w tym 7 Daysie. Dużo bardziej. Tutaj widziałem, że nie mieli 9 sosów, ale mieli 4. Poprosiłem o miks wszystkich, więc mamy tutaj wszystko, co się dało. Duża taka była za 6.30 człowieku. No, człowieku. Wydaje mi się, że to jest najlepszy kebab do tej pory. Tak? Co prawda nie ma tutaj wołowiny, no niestety. Tam fajnie, że była, ale ten kurczak tutaj jest tak soczysty, jest tak doprawiony. Naprawdę to jest czysta przyjemność. Jesz to i to jest czysta przyjemność, czysta radość po prostu. Bułeczka jest tak crispy, tak chrupiąca. Przepiękne to jest. Bardzo smaczne i tutaj też te ziemniaczki są bardziej wilgotne. To jest po prostu bardziej mokro. Tamte warzywa były trochę wysuszone, mimo to tamten i tak był przepyszny. 9,5 mu daje, stary. Wyżej od Mustafy. Wyżej od Mustafy. Wyżej. Jest po prostu... jest taki... jest pełniejszy. Jest więcej tego sera feta. Jest, wydaje mi się, że jest trochę więcej mięsa w ogóle niż u Mustafy, że ono jest takie bardziej... Bo wiesz, bo u Mustafy to mięso było dosyć blade, nie? No. Nie było przypieczone. Było soczyste, było okej. Okay. Tutaj nie dość, że jest mega soczyste, to jest też przypieczone. Myślę, że to jest idealny kebab z tych trzech, które jedliśmy w Berlinie. Ten jest najlepszy. Daje mu 9,5. Jest mega dobry. Mistrzostwo. Nie, w ogóle bym nie powiedział, że będę tak mówił o kebabie z kurczaka. Berlin naprawdę, trzeba to oddać, jest przepysznie. Życzę kebaba, człowieku. Siadę, kurwa, na rurce. Trzynaście. Na rurce se siadam. No zachęciłeś, jak powiedziałeś, że jest taki pyszny, najpyszniejszy, najlepszy. Pierwszy gryz już czujesz wszystko. Sosik, mięcho, warzywa. W ogóle to, że te warzywa i ten kebab, jak jest złożony, jest kropiony cytryną, to też bardzo dużo daje takiej świeżości. Myślałem, że będzie ciężko przeskoczyć jakby ten poziom, który jedliśmy do tej pory, ale widać, jest jeszcze coś, co jest w stanie nas zaskoczyć. Bardzo dobre, tak jak mówisz tutaj, tu jest wszystko bardziej wilgotne. I mięso, i te warzywa. No naprawdę zajebiste. Jeszcze ten ser w ogóle idealny. No,
Kurde, nic, tylko przyjechać do Berlina na kebaba, człowieku. No, naprawdę. No tutaj zgodzę się z tobą, też dam 9,5. Jest lepiej, no. Jest wszystko bardziej świeże, jest wszystko takie bardziej... jeszcze bardziej dokręcone. Już zgłupiałem po prostu od tych kebabów. Nawet zapomniałem, jak się wypowiedzieć elokwentnie. Przepraszam, ale co? Zajadamy. Sprawdziłem teraz i on kosztuje tyle samo, co Mustafa. Dokładnie tyle samo. Pełniejszy smak, jest więcej tego wszystkiego w tym kebabie. Bardzo dobry. Czyli wychodzi na to, że ten 7 Days był najdroższy, stary, bo 6,50 kosztował. 6,30 ten, 6,30 Mustafa i 6,50 7 Days. Nie no, wybrałbym naprawdę tego. Rium, jakoś tak. Przepyszny kebab. Przepyszny. Jestem ciekaw ostatniego, bo to wy mi go poleciliście, pisaliście o nim na Instagramie. Nie wiem, chyba już nie może być wyżej. Nie wiem, no... nie no, może być wyżej, można dać dychę, nie? Dychę na dychę, ale... Pamiętaj, że widzowie polecali kebabie w Rzeszowie. No tak, w sumie tak. Aj, widzowie. Miazga, kebabowa miazga. To się powinno nazywać miastem kebabów, a nie Rzeszów. Jesteśmy już pod trzecim kebabem, oddaliliśmy się trochę od centrum Berlina. Kebab, który widzicie za mną, był polecany równie gęsto jak Mustafa. W zasadzie albo polecaliście Mustafę, albo ten kebab. Sprawdźmy ostatnie miejsce, podejrzewam, że poziom będzie utrzymany, no mam taką nadzieję. Lepiej już chyba być nie może, daliśmy ostatniemu kebabowi 9,5 na 10, więc kurde no, może trafi się dycha. Zobaczymy. A mam pytanie do ciebie. Słucham. Głodny? Troszkę. So my friend, this sauce you want? Mix. Mishane, sauce, mishane, salad, ja? Mishane. Dlatego Polacy polecali ten kebab po prostu. To no, ciężko mi coś powiedzieć, bo dostaliśmy kebaba za darmo. Gość, który nam go robił, nawet coś tam po polsku umiał powiedzieć. Miesiana, także chyba dlatego Polacy polecali nam to miejsce po prostu. Tutaj mamy do czynienia z jagnięciną. Warzywka no jest trochę biedniej, jeśli chodzi o warzywka. Bułka też jest inna. To już jest właśnie taki jakby polski na grubym po prostu. Tak, tak wygląda. Ale loda to będzie. Sos miesiana, mięso jagnięcina. Jak to ugryźć, człowieku? Tylko kurczę, dał nam za darmo, nie chciał od nas pieniędzy. Milio ogólnie są ci ludzie tutaj. No tak, nie wiem w ogóle dlaczego oni tak robią. To co widziałem, że jest fajnie przypieczone i właśnie jak ścinał, to tak całkiem nieźle wyglądało. Jestem ciekaw twojej opinii, królu kebabów. Bardzo dobre jest to mięsko. Bardzo dobre mięsko. Soczyste, lecz jest bardzo tłuste, wiesz? Czuć tłuszcz. Ze wszystkich tych mięsi, które jedliśmy do tej pory, to jest chyba najbardziej słone. Jest dobry, ale wydaje mi się, że to jest najsłabszy kebab i tak do tej pory. No możliwe, no. Ta wołowina, którą jedliśmy w 7 Days, była jednak lepsza niż ta jagnięcina tutaj. Nie ma tu tego typowego posmaku, który zwykle jest w jagnięcinie. I dobrze, bo on raczej mi zazwyczaj przeszkadza niż poprawia danie. Jest okej, ale myślę, że to nie może się mierzyć z tamtymi kebabami. Tamte są takie prawilniaki. To jest taki polski kebab na grubym cieście, mi się wydaje. Jest dobry, ale jedliśmy lepsze kebaby. Tak szczerze, jest świeżo, warzywa są świeże. Mięsko też było świeżo ścięte, jest soczyste. Za mięso na pewno ogromny plus. Bułeczka, tak jak mówiłeś, bardzo crispy, bardzo chrupiąca. To co trzeba zauważyć, wszędzie gdzie byliśmy w zasadzie były sosy domowe. Wszędzie nakładają je z tych BMR-ów, robią je sami najwidoczniej. Myślę, że jakbyś w Polsce dostał takiego kebaba z takim mięsem, to byłbyś naprawdę zadowolony. Myślę, że można by było to polskim kraftem nazwać, wiesz o co chodzi? Mhm. Dałbym mu takie... no 8 bym mu dał, na spokojnie, 8 na 10. Jest okej, okay, ale są lepsze kebaby w Berlinie, zdecydowanie. Mega szybko wystyga to mięso. Tutaj ten sos jest taki bardziej majonezowy, wyczuwam. To jest ten kebab, którego się tu właśnie nie spodziewałem, czyli ten trójkącik polski. Z tego co widziałem, to jest on robiony tak, że jest najpierw warstwa mięsa, później surówki, później znowu mięso i sosik. W takim polskim stylu jest to on zrobiony. Warzywa świeże, ale to mięso ma taki inny smak niż dotychczas i te wcześniejsze były lepsze, no. Zdecydowanie. Ja bym mu dał taką ocenę 8,25 na 10. No, bardzo miła obsługa. To, co jest w ogóle tutaj urzekające, to, że właśnie wbijamy z kamerą do tych restauracji i wszyscy się cieszą. Wiecie, pokazują w jakiś fajny sposób, jak składają te kebaby i tak dalej. Teraz się w ogóle trafiło, że za frytę dostaliśmy. To jest w ogóle dla mnie szokiem jakimś. Gość mógł zarobić 6 euro, a wolał polskiemu youtuberowi jakiemuś paparuchowi dać kebaba za szóstaka, człowieku. Kebab za darmo, puddingi tam za darmo, ajraniki za darmo.
Może po prostu chodzi o kamerę. Może musicie to sprawdzić, jak mieszkacie w Berlinie albo przyjedziecie do Berlina. Weźcie po prostu kamerę, wejdźcie do jakiegoś kebaba. Może dostaniecie coś za darmo. Jest to bardzo miłe. Kebab trzyma poziom według mnie naprawdę bardzo wysoki. Wszystkie te kebaby tutaj, które jedliśmy, naprawdę są godne polecenia tak naprawdę. A jak z tymi cenami? No 6 euro zwykle się płaci za kebaba. Jak jedliśmy tą zapiekankę tam za 6 euro, no to już był lekki zgrzyt. Ale takie kebaby za 6 euro? Warto. Moim zdaniem naprawdę warto. No na pewno ten kebab jest lepszy od każdego z Rzeszowa. To jest nadal ten poziom, nie? Podsumowując, Berlin, bardzo smaczne kebaby. Przynajmniej te, na które trafiliśmy, muala, serio. Wojek dojada, ja już nie mogę. Też nie mogę. Chciałbyś? Nie dla widza taka kebaba. Zostawcie subskrypcję na kanale, jeśli nadal tego nie robicie, i widzimy się już w następnym filmie. Yo!